Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku mamy Critical Pass Review oraz Ranked Rewards także. No to co, zaczniemy sobie może od C-Passa, w sumie why not. No i tak, pierwszy tier mamy za darmo, tylko ja sobie tutaj oczywiście zostawiłem misję i je teraz zebrałem, więc mam teraz mniej więcej 10 level, nie 8, ale okej. No i tak, na początku mamy tą nową snajpereczkę, w elicie oczywiście, Uratio Tiburon. No i wygląda nice, ładna, tak jak już kiedyś mówiłem na odcinku. Więc no co tu dużo gadać, nice skin. Dalej mamy standardową skrzyneczkę, także w elicie. No i tam już powinny się znaleźć rękawiczki do wygrania, do wylosowania. Oraz te nowe remiksy, które też kiedyś pokazywałem na odcinku. No i dalej mamy 100 kredycików oraz emblemacik. Anniversary. Sezon trzeci. Equipnę sobie, a co? No i następnie mamy w elicie znowu drugi taki emblemacik Anniversary. Następnie mamy 100 kredytów oraz snajpereczkę Oisau. Nie wiem jak to się czyta, także no tak sobie przeczytam po polsku. Ale ta snajpereczka dosyć popularna. Każdy na pewno ją widział, kto gra od jakiegoś tam czasu. Także ten nice, oczywiście z pasa, nie pamiętam z którego, ale z jakiegoś tam pasa poprzednika jest. Następnie standardowa skrzyneczka, 100 kredycików, emblemacik, mapping Tortoil, też pokazałem kiedyś na odcinku, i następnie mamy error do Akacza, który też kiedyś tam chyba w pasie był, tier 4 skin, i tu mamy coś pięknego, ładnego, w tierze 10 w elicie mamy GSRA Compact, tego sobie fajnego skina. Także no, będzie zbierane, grindowane. Następnie mamy 100 kredycików w elicie oraz Equine HK417 w triku. Następnie nic ciekawego, skrzynka tieru 3, Augie Incan, taki nice skin. Dalej 100 kredycików HK Hot Rod, skrzyneczka premium, Vector Pincher, Petka Decapote, petka ładna. Powinna nawet fajnie leżeć w ręku, powinna ładnie wyglądać w gierce. No i wektorek też jest nawet. Dalej mamy 100 kredycików, standardową skrzyneczkę, emblemat Seahorse oraz flashbang w elicie Shark Gills. Następnie skrzynka tier 5, 100 kredytów, P90 Cardboard. No i okej. Jak to się tu znalazło? Ale dobra, nevermind. Skrzynka tiru 3, 200 kredycików łącznie. Skrzynka tiru 4, skrzynka premium. To też znamy już. Posiadam taki skin SWD Fire Cobra. MLMAT VR oraz kredycy. Ten blacik też większość posiada, kto kupił ostatni pas. Następnie skrzynka tier 5 oraz TRG Thriller. Ładny, taki fajny, piękny skin. Też był w którymś pasie z pierwszych chyba pasów. Następnie mamy MP5 Code Red. No i ciekawy skin. Powinien pasować do tych nowych rękawiczek w standardzie. Następnie mamy tą fajną emeczkę Naka. Ładna. Skrzynka tiru 4. Tutaj mamy MP7 Lupin. Ciekawy skin. Następnie mamy petkę Stinger. Też chyba znana nawet. Dalej mamy ten nowy skin Equine. Do M14. Następnie też nowy skin Macrolaugi do M4. Z ciekawego mnie się nie podoba. Następnie Royal do FP6, to jest ładny skin, żal nie nosić. Do XDK mamy Stained Glass, no i Shark Gills do Mołka, Equine również do GSR-a, do takiego jakby Winchestera mamy Scorpio, no i nice skin, ładny. Do wektora mamy Ikari, też ciekawy skin. Do MPX mamy Sound Effects, to też jest znany skin. Też go posiadam. Następnie nowy skin do akacza. Pincer. To tam była chyba, wiecie co? Literówka, bo tamten był pincher, nie? A ten jest pincer. Mówię to wyrąbane. Jak to tam nazwali. Następnie też nowy skin do Super 90 Equine. No i Macro Augie do MTX-a. Następnie też ten skin chyba posiadam. Audio City. Ładny nawet Shark Gills do G Fraga. No i na ostatku też znany skin, który też ten, kto kupował ostatnio pasy, posiada Majestic do Digla. No i tak, nie ma tu oczywiście wszystkich skinów, nie z poprzednich pasów, bo to by było trochę XD, ale no jest kompakt, także niektórzy się cieszą, niektórzy nie. No i też na przykład ta snajpereczka, no jest dość sporo na takich skinów fajnych, ładnych, których na pewno nie żal nosić. Są te, które się powtarzają, niektóre, które no, nie wiadomo co tu robią, ale na przykład takie coś, ale okej, to by pasowało do jednych rękawiczek, tylko nie pamiętam jakich, ale też takiego podobnego kolorku, ale nevermind. No pas oczywiście 50 pierów, no i jest nawet okej, nie? Biedota oczywiście do 30 levelu, coś tam jest w zwykłym friku, ale dalej już mamy tylko elitę, nie? No i nice, mi się podoba ten pasik, ładne skiny, jakieś skrzyneczki też są, z których też możecie losować rękawiczki, więc co tu narzekać. Nice, mi się podoba, jak już mówiłem. I tak, przechodzimy sobie teraz do Ranked Rewardsów. No i tak, mamy tutaj takiego fajnego smoka za Ironika. A, no i też tak by the way, no to nie musicie grać, rozgrywać w sumie meczy i wygrywać ich, bo to się na razie w tym sezonie już nie zalicza, bo no, kolejny błąd wystąpił, dzień dobry, w Criticalu, więc wystarczy, że wbijecie daną rankę i możecie odebrać od razu nagrodę, nie musicie wbijać winów. No i tak, na początku, jak już mówiłem, mamy smoka, także sobie tutaj go oglądniemy, piękny ładny smoke, mi się podoba, equip, zaraz sobie go oglądniemy w gierce. Dalej mamy do petki, też snik fajny, piękny ładny brąz. No i też sobie go equipnę, żeby pooglądać zaraz. Do Super 90 też jest skinik, też equipnę, żeby pooglądać. P90 Gold, M4 Latinium, AK Diamond oraz Digl za Masterka Master. Nie wpiję w speca, także jeszcze tu jest za speca jeden skin. No ale no, nie wbiłem, to nie wbiję. Może kiedyś się wbije. Pooglądamy sobie co jak. No i tak, petka wygląda tak. Nice skinik. Wbijemy sobie coś tutaj, o. 90, M4, HK, 90 oraz Digl. I smoke jeszcze do tego. Dobra. B90 wygląda tak. Stańmy sobie pod jakimś fajnym światłem, o. No tu już taki filetowy, nie wiadomo co. Ale dobra, po bakach wygląda nice. To właśnie Digl. O, dobra. Digl też majestatycznie wygląda, fajnie zrobiony. Mołka, no tak trochę wam nie pokażę. Tam go rąbnę, się przyglądniemy zaraz. Następnie mamy HK, diamencika. No i też ładnie zrobiony skin. Super 90. No i emencja. Piękna, ładna. Platinum. Także nice. No i tak wygląda MK. Możecie się przyglądnąć. Muka sobie w ogóle, a nie kupię, bo skończył się czas. Nevermind. Digl wygląda, no nie wygląda. Tak wygląda, nie? Możecie sprawdzić. Będziemy dzisiaj odpanie, tak? No oczywiście, będziemy się tu widzieliście wszystko co i jak. Jeszcze wezmę jeszcze raz smoke'a, żeby się przyglądnąć. O, mamy kupionego nawet, nice. A mogę być zdążyłem wziąć w sumie. Ogromniemy go gdzieś tu na piedestale. No tak trochę to nie pokażę wam go chyba, tak mi się wydaje. O, albo tutaj. Nevermind. Lata se w powietrzu, no trudno się. Kino widzieliście mniej więcej, wyglądają zarąbiście. Cepas na plus, no, Ranked Rewards też nawet nieźle. Ten błąd w sumie, przez ten błąd możecie łatwo zdobyć w ogóle te nagrody. Bo nie liczy wam wygranych, no i w sumie to by było na tyle. Możecie dać znać, czy kupujecie elitę. Ja czekam do 26, bo by the way wtedy jest Black Friday, więc może się okazać, że będzie jakaś przecena. A jak będzie przecena, no to będzie pas tańszy, a jak będzie tańszy, to może wam starczy na jakieś tam spiny lub skrzynkę, jak będziecie chcieli przyjanuszować. No i co, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie, no i na razie do następnego odcinka. Cześć!